Dzień dobry w kolejnym vlogu. Ruszamy na szybki spacer z Figą. Przymrozki w tym tygodniu, codziennie rano. Ale oprócz tego piękne słoneczko. Tak się pięknie nam dzień zaczął, a musimy gdzie jechać? Do ośrodka zdrowia, tak? A Janek jest taki, jak zacznę za nie... Ty nie skarż tu na niego. Jasiu nie chce jechać, tak? No właśnie. Ale jedziemy, już się zbieramy. Jedziemy do pana doktora. Wizyta przebiegła błyskawicznie. Liwia była mega dzielna. Liwia, pokaż paluszek. Miałaś robione badanie, tak? CRP. Ani łezki nie uroniła. Idziemy robić inhalację. Powinno być dobrze. Oby. Oby szybko przeszło. Dobra, czas na zupkę. Dzisiaj będzie pomidorowa. Dzieci chciały z makaronem. I oczywiście bez pietruszki, bez niczego, tylko sama zupka, więc udało mi się tak nalać. Ja chyba też się skuszę, a później zmykamy na dwór, bo takie mamy zalecenie od lekarza, że możemy chodzić na spacerki, a nawet powinniśmy. Mówi, a idziemy tak od razu do kur, bo my tu mamy ważną misję, tak? Jajka. Zastępujemy babcię i dziadka. Idziemy zbierać jajka. No dobra, to idziemy od razu do kur, od razu. Chodź, Figa. Dobra, ja tu będę pilnować. Jak tam? Coś jest? Ile masz? Wow! A wiesz, że teraz jajka są na wagę złota? Bo wiesz, jakie święto się zbliża? No Wielkanoc! No piękne jajka. Zobaczymy, ile Liwia jeszcze uzbiera. Rękę trzeba pod kurę włożyć. Idź tam, pomóż. Ona dziobnie. Ja wiem, że ona dziobie. Dałeś im jedzenie? O, Grzesiek, biznesmen w kurniku. Ale pod kurą. Figusia się przyszła też wybiegać tutaj. O, złapała jakiś trop. Jakiś trop złapała. U nas jeszcze prace ogrodowe trwają, więc wychodzenie na smyczy. A tutaj ma raj, jak jest pozamykane. Figa. Figunia. Jaka ty szybka. I chociaż dzisiaj akurat u nas jest bardzo zimno, bardzo, to mimo wszystko czuć i widać już zbliżającą się wiosnę. W sumie jak dodam ten filmik, to już będzie wiosna, tak? Tak, już będzie po 21. Dawaj ją. Gdzie ona jest? Tato, potrafi sztuczki robić z piłką. Mówię ci. Rzucaj do niego. Jak małpka potrafi. O, tu Figa chyba wygra. Figa wygra ten mecz. O, Figa w szoku. Liwia chyba też. Figa wygra. Grzegorz. Ojeju, jak ona to złapała. Figa. Nie, to nosi. Ale uwaga! Liwcia, wiesz, jak ten kwiatek się nazywa? Bratek. Bratek, pokaż go tutaj do kamery. One już śliczne. Dla kogo ten kwiatuszek? Dla mnie. Dla tatusia? Tak? O, Torusia, tatusia. Daj buziaka. Piękny. No tutaj, buziaka. Ojeju, to dla mnie tym razem? Czy nie? Dziękuję. Dziękuję. A to dla tatusia? I tego widoku na kościół brakuje mi najbardziej, jeżeli chodzi o widoki. No, piękny jest. Tak z okna tutaj mieliśmy. Piękny kościół w zagrodnie.
No jak człowiek się stara, to różnie to wychodzi. Rozwinęłam sobie ciasto francuskie. Chciałam być bardzo delikatna, no ale całe popękało. Może za pomocą wałka uda mi się je naprawić. Dzisiaj wieczorem przychodzi do mnie koleżanka Asia, którą znacie z różnych moich starszych filmów. I robimy sobie taki babski wieczór. Włączymy jakiś film na Netflix. Właśnie jak coś polecacie, to piszcie w komentarzach, bo ja mam mega zaległości. Rzadko udaje mi się tak wygospodarować czas, więc dzisiaj się cieszę bardzo, że no w sumie to dzięki Asi będę miała taką motywację, żeby w końcu wieczorem odpocząć. Chciałam się z Wami jeszcze podzielić taką fajną dla mnie informacją. W tym roku również należę do teamu Play, więc bardzo się cieszę, bo to jest moja sieć komórkowa. Ale Play to nie tylko sieć komórkowa, tylko też usługi do domu. I to, że jestem w tym teamie, oznacza, że od czasu do czasu będę Wam mówiła o jakichś nowinkach, bądź o jakichś fajnych ofertach, które się pojawią. Teraz w Play jest super szybki światłowód razem z Netflix, więc... Myślę, że dla wielu z nas, z Was, super szybki internet jest bardzo ważny. My z Grześkiem, no to, że jesteśmy tutaj w tych mediach społecznościowych, to dzięki temu, że mamy internet i naprawdę sporo go używamy na co dzień, ale nie tylko do pracy go wykorzystujemy, tylko tak jak właśnie wspominałam, wpada dzisiaj koleżanka, mój mąż to w ogóle ogląda przez okres zimowy wszystkie chyba możliwe seriale i filmy na Netflix. Dzieciaki też gdzieś tam lubią korzystać z internetu, oglądać sobie bajki. No jednak plus taki jest światłowodu, że ma bardzo dobrą jakość, super prędkość, więc jeżeli kilku użytkowników naraz korzysta, no to nie ma żadnych, wiecie, przeszkód ku temu. Więc jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami oferty, to w opisie pod filmem znajdziecie link. A ja zabieram się chyba za te rogaliczki. Kilka rogalików, zrobię może jeszcze sernik, do tego będzie deska z różnymi serami, jakieś owocki też się pojawią, właśnie konfitury i masło pistacjowe do tego, takie różności, ale szybkie. Jak rozwałkowałam ciasto, to tak troszkę ciężko się je zwija, bo bardziej przylega do papieru. Nie wyszły piękne, ale na pewno będą spoko w smaku. Smaruję je teraz jajkiem. To jest całe jajko, które sobie tak rozbełtałam i dodałam odrobinkę wody do niego. Trochę deszczu spadło, bałam się, że prace staną, ale nie stanęły. 3 litry na metr, więc nie jest dużo, ale jest ogólnie mokro jeszcze po zimie po prostu. Szklarnia trafiła na właściwe miejsce. Za niedługo będzie tutaj kotwiona, będą otwory wykopywane, beton lany, więc pomidorki w maju na pewno tu urosną. Klocki tutaj są układane, trochę duże Lego. Donica na warzywa. Będzie co sadzić. Wcześniej miałam tylko 3, teraz ich jest nie wiem ile. 8, 10. Się tutaj śmieję, że najlepiej to zasypać ziemią, żebym ja już nie mogła nic wymyślać. Zmieniamy symetrię. Teraz najpierw było względem szklarni, teraz względem płotu, ale to dopiero pierwsza zmiana. Chyba ostatnia. Szklarnia też ostatnie szlify, ostatnie przesunięcia, żeby tutaj się odległości zgadzały. Moje ukochane osmarkańce zażyczyły sobie dzisiaj fryteczki na obiad, więc kroimy. Dobra, smażymy fryty, aż się mama zacięła. Frytaski smażymy. Nie mamy frytkownicy, ale na patelni damy radę. Niestety musicie się, Jasiu, odsunąć. Nie, to nie jest opcja, żeby mi tu pomagać. Wiesz?
zmykajcie na górę, ja was zawołam, jak frytki będą gotowe. Nie mamy frytkownicy, mamy patelnię głęboką, zrobimy też sobie teraz... damy radę. Zrobimy tutaj ziemniaczki już pokrojone. Dzieciaki pięknie tutaj puzzle poukładały. Rewelacja. I to nie koniec, a koniec. A to? Kto posprząta, co? Kto to posprząta? No, ja już się głodna robię od samego patrzenia. Jeszcze może jajo sadzone do tego i suróweczka. Dzieciaki, chcecie same frytki czy jajko sadzone też? Same frytki, tak myślałam. Frytki to chyba najczęściej robi dla was babcia, prawda? Hmm. Tak mi się wydaje. A ty starą dałeś? Proszę? Starą. Co stare dałam? Stare! Mama. Nie! Sole! Sól, tak? Sole, ale... sól. W łóżku mamy pełno skarbów, ale czas wyjąć... O, ostrożnie, ozdoby wielkanocne. Dasz radę wyjąć całe pudełko? My tu mamy dwa zające. To są jeszcze ozdoby z naszego poprzedniego domu. Pamiętacie je? Tak. Jajko. A temu się zgubiła ta podstawa. Aha, chyba się nie zgubiła. Mamy tu poważniejszą usterkę. Mama, a tu podkładamy waciki. I zasiejemy rzeżuchę, tak? Tak. Dobra. Wasza moja. Plan już jest. Mogę tu być moje? Jeden. Do pokoju chcesz? Mhm. On będzie moje ptaszki i tam. No dobra. No dobra, to ja zaraz zostanę bez dekoracji na dole. Na to wygląda. Zające się rozchodzą. Pastelowe ptaszki zabrała Livia, więc ja zostałam z tym. Figa, gdzie oni ci się schowali? Łap ich, łap ich. Co, żeby figa po was skakała? Wy się śmiejecie wtedy. Chować się. Teraz będzie wielka chwila. Koparka dopiero co przestała tutaj pracować. Nie ma już tego wielkiego rowu wykopanego i chyba uda mi się tą bramę zamknąć, a figa będzie mogła sobie poszaleć i pobiegać po ogrodzie. W temacie świątecznych dekoracji to mamy takie piękne bazie i będą sobie stały w wazonie. I kupiłam troszkę kolorowej gipsówki. Gipsówka ma to do siebie, że ona nawet, jak już wiecie, później... nie jest żywa, nie wiem jak to powiedzieć, zasusza się po prostu i dalej ładnie wygląda, nawet po kilku miesiącach. Mamy też takie piękne szklane jajeczka i się zastanawiam, czy je poprzewieszać na bazie, czy nie. Mi bardzo się podobają takie bez niczego. Pamiętasz, jak my tu byłyśmy tydzień temu gdzieś, może troszeczkę dłużej z obiadkiem u taty na tym polu? Nie? Nie pamiętasz? Patrz, jak tu się nasionka wysypały. Wiesz, co tutaj jest posiane? Jęczmień. Ale... Czekaj, że jest zimno. Ja wiem, że ty trochę jesteś chory, ale czapkę bym ściągnął. Nie, dobra, czekaj, zapytamy. Może czapkę ściągnąć? No lepiej nie, bo zimno. Widzisz. Widzę właśnie. Ona by nam tylko pół minuty ubaczyła. A ja ci coś powiem, chodź, ja ci coś powiem. Coś ci tylko powiem. I to tak zawsze jest. Mamusia to jest taka, ty nie możesz, ty nie wolno, ty czapkę, ty coś. I u mnie tak samo było, przecież moja mama tak samo robiła. A tato jest właśnie po to, żeby pokazać coś zupełnie innego. Ściągnij Jasiu czapkę i my pokryjomu dużo rzeczy takich robimy, o których mama nie wie, prawda?
No, to akurat jest dobre. Co tam masz? Chodźcie, chodźcie, patrzcie. Ej, widzicie to? Co? Widzicie to? No. Co to jest? Roślina. Roślina. Jęczmień! Zaraz będzie na... Jeju, a jak przymrozki będą, a są? To nam spali? Liwia? Widzicie, o co chodzi? Trzeba uklęknąć, zagrzebać i tu się już cuda dzieją. Tej ziemi. Co masz? Jest. Ty, ale to jest jakiś chwast. Liwia chwasta znalazła. O, żeby... Jakiegoś. A tutaj? A tu? To jest dobre. Też jest chwast. Tu też coś wychodzi. A to buraki. Buraki? No, to burak cukrowy. Jakieś... Bo tu były buraki cukrowe. Co to jest? To? Tak. Jakiś pesz chyba. Ktoś mi rozsiał pesz na miedzy. To? Pesz. No mówię, że ktoś mi pesz rozsiał na polu. Patrz, jakie rozłogi on ma. On z takiego, ten pesz niedobry, z takiego, o, to byś rzuciła na ziemię, zamieszała i później o takie wychodzi. Daj. Nie to pognieć. Pognieć to i wyrzuć, żeby nam tu nie zaśmiecało tego. Co? Chwast jakiś! Ale byście tu przetrzebili to pole z chwastów jak trzeba. Herbicydów nie trzeba, ani haczki, ani żadnych pielników, dzieci wpuścić. Pokaż co masz! Znowu to samo. Weź to wyrzuć, zasusz. Niech to nam nie rośnie na tym polu. Liwia, tu jestem, co masz? No proszę. No ty to sprytna jesteś. Co to jest? Chwast. Wyrzuciłam to? No. Tylko, ej, kurtki nie powróć. Wyrzuć to. Zadepcz to jeszcze nogą, zadepcz. Zadepcz nogą, żeby nam nie urosło. Z buta tam potraktuj, z kalosza. Mocno. Dobrze. I teraz mamy czyste pole. Nie ma lipy.